Gerard Badia dzisiaj kończy 30 lat. Dzisiaj. O kurde. No. Myślałem, że jest starszy. Kapitan. Tak? O, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki, dzięki. Gerard Badia dzisiaj kończy 30 lat. Dzisiaj. O kurde. No. Myślałem, że jest starszy. Kapitan. O Jezu, żeby dalej był tak mega pozytywnym człowiekiem, żeby się nie zmieniał. A piłkarsko, żeby cały czas szedł w górę. Jak mówisz do mnie Gerard Badia, no to natychmiast no, uśmiech się pojawia na twarzy, tak? Bo, no bo on budzi też bardzo takie pozytywne emocje. No, I'm very happy for him, and to be 30 is special, and I hope he'll have a great day at least here and then celebrate with his family tomorrow and wish him all the best in life. To widać, że on jest taki jest no, z sercem do wszystkich i niezwykle. Pamiętam jego występ w Lidze Plus Ekstra, był niezapomniany. Może teraz stał się troszkę innym piłkarzem niż na początku, bo kiedyś wnosił strasznie dużo takiego pozytywizmu, ale nie przeciwieństwa romantyzmu, tylko właśnie takiej pozytywnej energii, takiej przyjemności z gry. Kto ma dzisiaj urodziny? Dneska kapitano, nasz kapitano, Badi. Czego mu życzy? No, życzy się tylko najlepszego i dzisiaj tak dwa bramki. I natomiast u Badi już więcej takiego wyrachowania, takiego właśnie kapitanowania, a wcześniej to był taki fajny, wolny elektron, ale nie chcę powiedzieć, że wcześniej mi się bardziej podobał, no bo po prostu z wiekiem człowiek się zmienia i dojrzewa. On zawsze strasznie tak się cieszy. Pamiętam bardziej tą radość zawsze jego, niesamowitą. Jego najlepszą bramkę, to którą pamiętasz? Ostatnią, tą najważniejszą, czyli na Legii, no. Ale nie, ale kiedyś, pamiętam kiedyś poprosiłem ciebie właśnie, żebyśmy porozmawiali w przerwie z Gerardem Badią i właśnie służyłeś mi wtedy pomocą tłumacza. To było w Gliwicach, czyli takiego fantastycznego woleja po widłach. Na bramkę, idąc tak. na po lewej stronie. Tak. No to był przepiękny gol. Zabrze, nie pamiętam właśnie, z kim był ten gol, ale to, nie, no, to był. Idzie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. 30 lat. Proszę. Dziękuję. Do 40. Taki widzę. 30. A, nie wiem, zobaczymy. Tak? O, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki, dzięki. Powiedz. Ty znasz tą piosenkę, bo tobie to śpiewa Waleria dzisiaj. Tak, tak. Waleria już woli śpiewać po polsku niż po hiszpańsku. Dużo przeżyć. Dużo, dużo, ale naprawdę bardzo zadowolony. Przyjechałem do Polski, do Gliwic, miałem 24-5. 4,5 roku. Tak. I 30. No, zadowolony, że mogę z wami spędzić moją rodzinę. Jeden od najlepszych stadion w Polsce. Jeden od moich ulubionych stadion. No naprawdę jestem bardzo zadowolony, że mogę tutaj spędzić z rodziną. Czego ci życzyć na urodziny? Najważniejsze jest zdrowia, no. To wiem. Zdrowia i dzisiaj 3 punkty. Wystarczy mi tego. Bramka, asysta? 3 punkty dla mnie są najważniejsze, naprawdę. Nie? Jak Piast wygrywa, Gerard jest zadowolony. Nie wiem, są twoi rodzice? Tak, ale kto dzień nawet nie ma. Mój brat i mój Salvador. Też. Tak, Salvador i Luis, mój też. I też. Ale mam nadzieję, że potrafią tutaj przyjść, bo to jest bardzo duży stadion. Publicznie grają nastrojowo. Dobrze, a w jakiej telewizji będziemy? Piast TV. Bardzo dobrze telewizja. Czego życzycie, dziękuję, czego życzycie Badiemu dzisiaj mam urodziny 30? No, żeby został z nami jak najdłużej, żeby się nie wynosił stąd. Okej. Okay. Zostanie w najlepszej życzymy drużynie. Wszystkiego dobrego. Tak, zdrowia, nie jak tam nie kontuzji.
Zdrowia przede wszystkim. I bramki dzisiaj. O. Zdrowia przede wszystkim. Czego życzysz Badiemu oprócz zdrowia? Oczywiście, że bramki albo asysty. Dziękuję. A ja pracuję na zbliżeniach i proszę Badiego, że jak będzie się cieszył, to ma przybiec do tej, o tutaj, kamery. Która kamera? Numer 3 ona ma, to jest kamera środkowa. Środek? Tak. I będzie to bardzo ładnie wyglądało. Scoreball and win. This is the best person for him. I do? Yeah, the best in his life. Ty jesteś młody jeszcze. Bardzo młody. Wszystko przed tobą. Co, ile tych kibiców Piasta ma być dzisiaj? Nie no, 700 może będzie głów. 700 głów dzisiaj? Może będzie 700 głów, zobaczymy. Zmobilizacja na Kraków. Kurczę, wyjazd rundy w końcu. Ostatnio to taka Legia była, co nie? To 1-0 wygrali, to był szał. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie to samo. Ja pozdrawiam wszystkich kibiców Piasta, którzy męczą się w domu przed telewizorem, zamiast jeździć na takie właśnie piękne wyjazdy, jak właśnie dzisiaj do Krakowa. Piękna pogoda, nie pada, nie jest zimno. Nic, tylko chodzić na meczach. To dlaczego tak dostawałeś się na przejazd? Dlaczego? Jesteśmy zawsze tam! Co dostaliśmy? Piotr gra dobrze. Lubimy. No i lubimy jeździć czasem. Nie za często, ale jest blisko. Tak. Będzie fajnie, duża ekipa chyba będzie dosyć konkretna. Kolega mówi właśnie, że wyjazd teraz rundy tak naprawdę. Tak. No i powinno być dobrze, nie? Trzy tak punkty. Chciałbym złożyć Gerardowi wszystkiego najlepszego. 30 to jeszcze jest dla piłkarza wiek naprawdę dojrzały, ale nie należy myśleć o powieszeniu butów na kołku. Ja myślę, że czujesz się dobrze w Polsce, więc życzę ci tego, żebyś doczerpał jeszcze przyjemności z uprawiania piłki i jak najdłużej grał w Piaście. Pozdrawiam. Gerard Badia, czego chcecie mu życzyć? Dzisiaj ma urodziny. Dzisiaj ma urodziny, zrobimy imprezę. Na 30, fajną, tak? Wiemy, tak. Trzech wiemy, bramek, wiemy, nie? Tak. Żeby dalej grał w Piaście, tak? Tak, dalej grał. Zdrówka. Zdrówka i tak dalej. Ostatnia rzecz, no Angel. To jest bardzo smutna wiadomość, tak? To dotarła. Jak wy to przeżywali? Czego zapamiętacie w ogóle, Angela? No z 5-1 na Krakowi na przykład i życzylibyśmy sobie tego, żeby się dzisiaj powtórzyło, nie? Chyba. Z tego trzy buddy i będzie dwa w jednym w cudzysłowie. Dobrze, to a wam czego życzyć na tym sektorze gości? No, atmosfery fajnej, dopingu, no i też wygranej, nie? Zdartej gardy, pan. Jasne, o, dokładnie. Gardy. Dziękuję, że reprezentujecie tutaj Gliwiczan. Wszystkiego dobrego. Angel Perez Garcia, miałeś z nim nieraz możliwość rozmawiania. A, no to, co pamiętasz? To smutny temat. Nie, znaczy, no, smutny temat, ale fajny człowiek. No, co ja pamiętam, niesamowicie ekspresyjną radość. Chyba nikt się tak nie cieszył z sukcesów, z goli, jak Angel Perez Garcia. No to pamiętam najbardziej. To. No i fantastycznie jest zobaczyć też człowieka. Zanim chyba Gerard Badia zakochał się w Gliwicach, no to właśnie to był pierwszy Hiszpan, który pokochał Gliwice. Takie mam wrażenie, przynajmniej nie wiem jak to później, jakie znajdowało odbicie, ale no widać było, że dawał całą serce i jeszcze trochę. Szkoda, bo naprawdę jeden od... już nie mówię jako trener, bo to już jest... Nie chcę za tego rozmawiać, jako człowiek. Jeden od najpozytywniejszych człowiek, który ja poznałem w piłka nożna. Rezultaty z historii to było co z Legią, tak? Wygrana z Legią po raz pierwszy w historii. 5-1 najwyższe do dzisiaj zwycięstwo z Krakowią, 5-1 na otwarcie. Wygrana z Lechem po raz pierwszy w historii i wygrana z Górnikiem w Zabrzu po raz pierwszy. No i powiedz, że te wyniki też mi się zacierają, bo już tyle tych meczów rzeczywiście się odbywa co 3 dni. No byłam w szoku, bo nie wiedziałam też, że był chory i to jest 62 lata chyba tak człowiek, tak. Więc w ogóle jest to dla mnie szok.
Ja też pamiętam go też, no z takiej też radości z tych słynnych po bramkach, co się działo na ławce i taki w ogóle serdeczny, pełen życia człowiek, niezwykle. Okaz takiego też optymizmu niesamowitego. Uśmiechnięty, jak potrzebowałeś kawałek serca, on ci dał. No, on naprawdę bardzo, bardzo fajny gość, kochany i na pewno będziemy na niego tęsknić. Zawsze pamięta się takie jakieś sytuacje niecodzienne, jak właśnie jakąś ekspresję, jakąś radość, jakąś gestykulację, no coś, co wyróżnia. No i to na pewno wyróżniało Angela Pereza Garcia. Mecz, który zapamiętał z kadencji, to co to? Legia 3-1, Kamilniczek. Ja najbardziej... 100 lat. Ja najbardziej pamiętam, co on zawsze mi mówił w siadni, nie w meczu. No, przed meczem zawsze mi mówił: Gerard, będziesz grał na lewa, dobra dośrodkowanie, na pewno strzelimy bramka, graj jak zawsze. No i jak zawsze, i nie wiem, tak naprawdę... No i to oddanie, to jest fantastyczne, że on rzeczywiście gdziekolwiek by się nie pojawił później, czy gdzieś tam się go napotkał jakąś opowieść, to zawsze o tym Piaście wspominał i wspominał w takim pozytywnym kontekście. Ja pamiętam jeszcze, kiedyś Podgórski strzelił jedna bramka na Oksie, nie pamiętam przeciwko, Lechem Poznań może, i on tak biegał do corner, taki, no pamiętam kilka sytuacji, też pamiętam pierwszy jego trening na Oksie, bardzo, 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 bardzo fajny człowiek. Proszę, co to za pan, ten czerwony? Który? Ten pan czerwony, zielono-czerwony. Ten smok? Smok, tak? Jak? Jak się nazywa? Smok Wawelski, czy nie? No, Smok Wawelski, dobra. Ten pan. I on tu zawsze jest, czy nie? Ja zawsze, nigdy nie byłem. Aha. Zawsze. Ja tu mieszka. Byłem. No. Ten smok tu mieszka. Wiem. Tak? On mieszka pod Wawelem, jest tu właśnie. W Smoczej Jamie, myślę, pod Wawelem. Dziękuję. Wielkie brawa dla pani. Jest powiesz. Robię zdjęcie Tenier Challenge, bo byłem tu 10 lat równo, minęło, odkąd byłem pierwszy raz na Wiśle i robię porównanie. Wiśle,
dzisiaj dobry? Na razie 6 na 10. Jestem wybredny. A ty 10 lat temu na jakim meczu to byłeś? No, jak przegraliśmy 2-0, ale po 90 minutach, jak kibice Wisły opuszczali stadion, to oklaskiwali naszych kibiców, bo nasi cały czas ciągnęli doping. Wtedy było 9 na 10. Okay. Mam nadzieję, że w drugiej połowie będzie zbliżona jakość dopingu. Wolisz lepszy doping czy lepszy wynik? Jedno z drugim jest powiązane. No, dobry doping zmobilizuje kibiców, którzy dzisiaj pierwszy raz przyjechali na kolejne mecze. Na kolejne wyjazdy przede wszystkim. O, właśnie, taki dopingu. Fajny prezent, a nice gift. Buen regalo. Buen regalo. Esto es el mejor regalo. Y ahora, ahora bailar. A celebrarlo. Ahora a celebrarlo. Musimy świętować. Będzie. Nie wiem, jak będzie. Będzie grubo. Będzie grubo teraz. Czy dziś. Bo ja nie będę. Napastnikom rozlicza się z bramy. Wszystko przyjdzie. To dzisiaj wygrał mecz! Jasz GKS!
fajny, fajny. Urodziny. Najlepszy prezent, 3 punkty. Jak powiedziałem przed mecz, dla mnie to jest najważniejsze. Dzięki. Cześć Kadrowiczu. Tak jest. Wygramy sobie. Założyłeś się odbierę? Co? Nie, co? Już czekałem 3 razy się założył w zeszłym sezonie, ja nie mogłem 15 meczów. Masz teraz wywiad. Tak. A wiesz, co to jest Juskowiak? Co? Andrzej Juskowiak, to jest były piłkarz Piasta, Borussii Mönchengladbach, Wolfsburga, reprezentant. On w Barcelonie strzelił Igrzyska Olimpijskie. Ja miałem kiedyś wywiad z tego panem. Znasz? Ale nie pamiętam imię. Andrzej Juskowiak. Andrzej, pan Andrzej. On strzelał bramki jakby Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, jak Polska miała srebrny medal, ten finał. Pamiętam, bo... Miałeś 3 lata wtedy. No, już mam 30. Czekaj, sekundę. Powiedz mi, jak się w ogóle czujesz? Daj dużo, bo już mam 30 lat i... Nie. Trzeba zaznaczać dużo za... No, jak się nazywa tego? Zmarszczki. Zmarszczki. Nie. Jest tak źle. Ja mam więcej. Nie. Już? Kibice śpiewają ci 100 lat. To już można zapinać, tak. Aha. Śmiało. No, bardzo dziękuję, naprawdę. Najlepszy prezent. No i też ta dla Angela. Ej, 3 punkty dla niego. Naprawdę on na pewno, że będzie bardzo zadowolony. Bo naprawdę on był też w Hiszpanii, ale cały czas oglądał. Widziałem na Twitterze, rozmawialiśmy, że on kibicuje Piasta. Tak. Szkoda. Angel to anioł. No. Pan poza swoim piłkarzem, a za jakie jest ganiesz? Emocje się nie opadły, więc trudno tak na gorąco już blokować na pewno. Wiem, że tak pierwsze połowy byliśmy dużo bardziej dojrzałych, która kontrolowała. Idziemy do mnie. Wystarczy? Jest ok. Bo ja nigdzie muszę słuchać tam, no? No, jeszcze nie. Mogę wyjąć na razie. Dopiero na studiu. Jak pana wpuszczą na studio, tak? To wtedy będzie pan słyszał wszystko. Dobra. Mamy. Dopiero druga połowa sezonu będziemy patrzeć, gdzie będziemy w tabeli, bo teraz najważniejsze jest, żeby robić dużo punktów. Ile mam punktów? 21. Jaki numer? No.